Dzień dobry. Chcę zobaczyć w 120 klatkach, jak woda się leje. Zaraz to uczynię. Może jakiś efekt jest, ale no niestety w HD. Jakoś HD to jest na te czasy, wiecie jaka, do dupy. No ale to moja kamerka rejestruje w HD, w 120 klatkach, ale marzy mi się taka kamerka co 240 klatek na sekundę kręci. Wtedy to już można piękne ujęcia robić, zwolnione tempa, wiecie. Lubię takie gadżety. Co się dzieje? Widzicie? Jak się podlewa, jak wodę wyciąga, że nawet nie leci dalej. Dalej pogłębiam, ryje, po trochu ryje, co widać tutaj na brzegu. O, takie buty. Ale jest głębiej. Zobaczcie, kurczę. Chwila, do góry trochę wykręcę. O, no to dobra. Nieźle. Krzywo trochę, ale może tak być. Ciekawe, jak będę kopał i zwolnię sobie tempo. Jak to będzie wyglądało. Zaraz zobaczymy. Żab pełno. A co tu kwitnie u mnie już? Co to za habazie? Tak, tulipany. Tulipany Jolasi. Ale opatrz, tatasy kwitną, a tu mają wyrąbane. Podlać trzeba tu będzie też. Tutaj są maliny, malino-truskawki, widzicie to? Kurde. Męczyłem się troszeczkę. No. Idziemy jeszcze zobaczyć, jak ten liść maureli się rozwinął. Wiecie, który. A ciekawe, jak będę szedł i zrobię zwolnione tempo. Nie wiem. Potem sobie zobaczę w montażu, co to się dzieje. Tak z ciekawości. Po prostu. O! Co tam u malutkiego? O, malutki się rozwija. Oto ten listek. O! Dzida! Kurde, dotyka do belki już tam. Ale spoko. O! Widzicie, jak ładnie wszystko rośnie. Ten, żeby kurde, cochol ruszył. Coś tam rośnie, ale na razie cię nie zna. Balbisiana, no coś tam ruszyła. Plumerie też coś tam się dzieje. Ależ kurde, jestem ciekaw z tymi plumeriami. Jak to wszystko pokwitnie w tym roku. Ogoliłem mordkę. O. Proszę, karlusiowate. Ale będą byki też. Jakie podkarmię w tym roku. Ten też. A zielony niestety. O, coś się dzieje. Ale jaja by było, jakby to ruszyło, co? Mocno podlałem. Zobaczymy.
Eukaliptus buni codziennie podlewam. O tam i ładnie już kręci. Papaje rosną w oczach, ta najgrubsza papaja. Patrz ta! Tadał! Najgrubsza papaja normalnie ciśnie jak wściekła. Dobra. Cykas rewolucik. Też żyje. Ale numer. Ale będę miał potęgę sikimensis w tym roku, wiecie? Będą tak wielkie bananowce w tym roku w ogrodzie. No, to będzie rok taki, kurde, dużych bydlaczków. O, lata kamera. Dużych bydlaczków. Doszedło się do takiej wprawy z tymi badylami, że... Ja pierdzielę. No nic. Cyk, 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 cyk. A, patrz ta. Roztrata dzisiaj by została przygolona. O, widzicie? Fajnie wygląda teraz, no bo leżały te liście wszystkie na ziemi. A tak jest spoko. A, czekajcie, wyniosłem granat, wróć. Ten, no, migdał z pestki. I tak, powiem wam, że są. Zobaczcie. Tutaj widać. Widać po prostu, że sporo owocków zawiązało. Tylko teraz tak. Czy ten migdał z pesteczki utrzyma je? Oto jest pytanie. Nie wiemy. Ale poczekamy, zobaczymy. Na razie jest spoko. Muszę pilnować tylko, żeby nie przeschło. I będzie dobrze. Wyciokrzewy obydwa. Już ładnie rosną. Mimo przymrozków. Przewiercień. Wyciokrzew jeden, a drugi nie pamiętam, ale obydwa są zapachowe. Że bardzo ładnie pachną. Znaczy tak palemka ciśnie. I co? Posadziło się w lutym i co? Mówiliście, że zmarznie. Jak tu nawet daktylowiec nie zmarzł. No ale gorzej z waszyngtoniami. Zaraz przestawię te sikacze, bo mi tu naszczało. To robię jeszcze porządeczki tutaj trochę. A co u Basioczka? Nie chcę wystartować. Dostał po minus 7 parę razy. Kurde to. Ale twardy jest. Trzeba poczekać, może coś wyjdzie. Tylko, że jest taki plan, że tu wsadzę Maurelego raczej. I tak on stąd wyjedzie. W tym miejscu. Tu przy tarasie, przy kwiatkach jolkowych. Że tutaj jakoś coś tu, tego, tam. Dobra. Przestawię te sikacze i zmontuję ten film. Taki sobie film jest, bo jest, ale ja wiem, że są osoby ciekawe, które oglądają i takie filmy, nie? No. Koniec filmu.